No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry, jaką jest Spider-Man 2. I zaczynam specjalnie z widokiem na mapie, bowiem za chwilę będziecie też słyszeć jedną oczywiście z charakterystycznych tutaj radiowych transmisji J.J. Jamesona, one są genialne. A ja w tym czasie... to jest dobre pytanie, bo tutaj mamy Mistrz Iluzji z Mysterio zawiązane zadanie, ale myślę nad tym, żeby może ogarnąć sobie jakieś rzadkie części, tutaj te eksperymenty, wiecie, są fajne rzeczy do zrobienia. Znajdź dziadka, to jest jakieś zgłoszenie. O, części razy 200? Tak dużo się dostaje? Ej, chcę to zrobić. Mamy dziadek w Prospect Parku. O nie! Lepiej to sprawdzić. A gdzie Jamison? O nie, czyli jak zacząłem to zadanie, to... transmisja Jamesona mi przynajmniej na chwilę uciekła. O, jest mi smutno. No ale cóż, strzelcie lajka, jak będzie się podobało, a ja tutaj muszę do kogoś zagadać. Spider-Manie, dobrze, że jesteś. Szukam dziadka Erla. Opowiadał, że chce się tu z kimś spotkać, a teraz gdzieś zniknął i... pomożesz mi go znaleźć? Masz pomysł, gdzie może być? Mam tylko zdjęcie. Wpatrywał się w nie od rana. Wygląda znajomo. To chyba jakaś wystawa. To zdjęcie zrobiono 60 lat temu. I o tej samej porze roku. Znajdę go, spokojnie. Szybko. Dziadek ma już swoje lata. Nie chcę, żeby coś mu się stało. Albo no spoko, ale... po samym zdjęciu mam go znaleźć? Znajdę go. Ej, zobaczcie. Prospect Park Zone. Okej. Okej, ale to skąd ja mam wiedzieć, czy to jest gdzieś tutaj, czy nie? Jak to będę skanował? A dobra, gdzieś nas nakierowuje. Dobrze, już się bałem, że nie. Dobra, weź ty się wybij trochę, bo to tak biegać jak zwykli ludzie, pająkiem jesteś, a nie. Ani śladu dziadka, ale spróbuję się czegoś dowiedzieć. Mamy to miejsce, tak jest. Skanujemy. Co my tu mamy? Może tutaj coś jest? Dobra, nie, ewidentnie przy tym muszę coś znaleźć, tak myślę. Coś tu słyszę. Jest tam coś jeszcze? Dobra, zobaczmy jeszcze chwileczkę. Od której strony mam się temu przyjrzeć? Tu coś jest? Halo, pani policjantki, proszę się nie obrażać. Ej, coś tu jest, a tutaj. Dobra, mamy tą. No zobaczmy. Poszukajmy innych tropów. Ale co tu jest tak właściwie? Mój wspaniały Erlu, jest dzisiaj słonecznie i ciepło, około 30 stopni. Błękitne niebo wygląda naprawdę pięknie. Poszłam na spacer po ogrodzie botanicznym. Wybrałam tę samą ścieżkę, którą poszliśmy, gdy byliśmy młodzi i zakochani. Aż się roześmiała, przypomniwszy sobie, jaki byłeś wtedy zdenerwowany. Tak ci się pociły dłonie, że myślałam, że zemdlejesz. Ale to było urocze. Już dobrze domyślam się, że nudzi się ta historia. Nie mogę jednak zapomnieć o tym spacerze. Zrobiłabym wszystko, by wrócić do tamtego dnia. Słońce zdaje się bez ciebie nie świecić tak jasno, jak powinno, ale gdy zamknę oczy, dzięki jego ciepłu mam wrażenie, że jesteś przy mnie. O nic się nie martw, myśl tylko o tym, jak mocno cię przytulę, kiedy wrócisz do domu. Kocham cię z każdym oddechem. Billy. Okej. Hej, nie znalazłem jeszcze twojego dziadka, ale mam liścik do niego. Jest w nim mowa o ogrodzie botanicznym. Dziadkowie w weekendy spacerowali po ogrodzie botanicznym. Na pewno tam jest. Dziadkowie... okej, dobra, przejdźmy się, zobaczmy, o co chodzi. O co tutaj tak gdzieś właściwie biegam. Musi być jakiś ogród. Dobra, jesteśmy u celu. I tutaj znowu coś mamy, ale co to jest? Dziadek jest niedaleko. To jego inhalator. Inhalator zgubił. Jeśli poznam skład substancji z inhalatora, może wpadnę na trop prowadzący do dziadka. Ale co, chcesz iść za zapachem z inhalatora, czy o co biega? Bo nie wiem, jak on to chce ogarnąć, ale... nasza zabawa, którą ostatnio poznaliśmy. Zniszcz deaktywne atomy. Okej, czyli trzeba zniszczyć te wszystkie, które są nam niepotrzebne. Czyli na przykład tutaj lecimy i rozwalamy tylko to, co złe. To samo mogę zrobić tutaj. Teraz tak. Najpierw to powinienem rozwalić, tak jest. To mi da dobry efekt. Tutaj rozwalamy to, jest git. Lećmy dalej. Tutaj wystarczy, że rozwalę to. Pięknie. I co dalej?
Tutaj rozwalę to. Tak jest. Dobra, chyba wszystko. Już. Poszło szybko i sprawnie. Cześć. Twojego dziadka nie ma w ogrodzie, ale udało mi się wpaść na trop dzięki jego inhalatorowi. Doprowadzi mnie prosto do celu. O nie, naprawdę? Pośpiesz się, bez tego może się udusić. A, naprawdę idzie za pachem. No tam czasem bez przesady. Zmuszana do opieki nad nim. Ale myślę, że mogę go stracić. Chcę tylko być blisko niego. No ja rozumiem, słuchaj. Nic się nie dzieje, spokojnie. No właśnie, dobra, może jednak przyspieszymy troszeczkę, wiecie, bo tak mogę chodzić, ale widzę, że to jest chyba daleka droga. Powiem tak, jak na dziadka, który może zginąć, bo nie zażyje swojej dawki salbutamolu, no to cholera, skubaniec ma siły, żeby przejść aż tyle. raczej się nie udusi, spokojnie. Wątpliwe jest to i... Wow. Mamy cię! Znalazłem go nad jeziorem. Posiedzimy tu razem, dopóki się nie zjawisz. Naprawdę? No tak. Już pędzę. Zostańcie tam. No raczej, nie inaczej. Dzień dobry panu. Spider-Man? Nic nie przeskrobałem. Naprawdę. Wnuczka wszędzie pana szuka. Wnuczka? Aha. No cóż, powiedz jej, że już niedługo wrócę. Oświadczyłem się tu swojej żonie. Dokładnie tu, w tym miejscu. Rety, marnie przy panu wypadamy. Jak pan to zrobił? Najpierw musieliśmy pójść do zoo. Nigdy nie poznałem kogoś, kto kochałby zwierzęta bardziej niż ona. Byłem przerażony. Miałem się oświadczyć przy surykatkach. Mówiła, że przypominają jej mnie. Ale nogi miałem jak z waty. Nie byłem w stanie myśleć. Wyszliśmy z zoo i spacerowaliśmy dalej, aż trafiliśmy tu. Była. Gdybyś mógł ją zobaczyć. Po prostu przepiękna, ale niezdarna. O mało nie wpadła do tego stawu na główkę. Byłeś kiedyś zakochany, Spider-Manie? No, może? Coś pięknego. Nic nie może temu dorównać. Mogę ci coś powiedzieć, Spider-Manie? Wiem, że umieram. To przerażające. Myślałem, że będę gotowy, ale na to nie da się przygotować. Nie da się. Ale kiedy tu jestem, ona jest ze mną. Przeżywam to wszystko na nowo. Znów się trzęsę i pocę ze strachu, a później patrzę jej w oczy i czuję się jak w domu. Tak się wtedy denerwowałem, Spider-Manie, o mało się nie wycofałem. A później mrugnąłem i już jej nie ma. Przykro mi. Wspomniałeś chyba, że szuka mnie wnuczka. Chodźmy do niej. Mogłam się domyślić, że tu przyjdziesz. Przepraszam, że cię zgubiłam. To moja wina, że się oddaliłem. Ale Spider-Man się mną zaopiekował. Pogawędziliśmy sobie o babci. Tak? Bardzo lubiła to miejsce, prawda? Spędzałam tu z nią praktycznie każdy weekend, karmiąc. Taka niby małe zadanie, które nie wymagało w sumie niczego od nas, a dające dużo frajdy. Fajne są takie historie, takie wiecie, małe historie, które tutaj przy okazji jesteśmy w stanie poznać. Według mnie całkiem spoko. Dobrze, moi drodzy, myślę, że przy okazji dzisiaj, jak już jesteśmy, zanim ruszymy gdzieś tam dalej, ja czuję taki... brak troszeczkę przygotowania na niektóre walki. Uważam, że trzeba się na to naprawdę dobrze przygotować. O, i posłuchaj Jamisona. O!
strażackie latające nocą po niebie, a w samym sercu akcji nowszy Spider-Man. Strzelanie siecią i niszczenie mienia nie wystarczyło. Teraz w grę wchodzą jeszcze mistyczne sztuczki. Czy jego pragnienie siania chaosu nie ma granic? Jest mi niemal żal tego grzesznika, któremu znane są jedynie zbrodnia i destrukcja. Nawiasem mówiąc, zdaje się, że Spider-Man brata się ze znaną złodziejką Black Cat. Ich kostiumy są zapewne uszyte z tych samych plugawych szmat. Jeżeli ich komitywa nie dość jasno świadczy o zamiarach Spider-Mana, to mam dla was opowiastkę. Śladem Spider-Manów bez przerwy kroczą tak zwani łowcy. Już rozumiecie? Spider-Mani są jak magnes na złoczyńcu. Teraz Black Cat najwyraźniej zniknęła. No to żegnamy! Jeśli magia naprawdę istnieje, musimy ufać, że jest ktoś, kto wykorzysta ją dla dobrych celów i kto pozbędzie się zakały naszego miasta znanej jako Spider-Mani. Obyśmy przeżyli choć jeden dzień bez pajęczych incydentów. Oj, przesadzasz. Dobra, co my tu mamy z kanowanką? I pyka, ale tutaj gdzieś pyka. Okej, okay. Tak mi się zdaje przynajmniej. No, mamy analizowanie, tak jest. Zaczynam to ogarniać. No nie jestem pewny, zaraz zobaczymy, czy zaczynasz. Okej, okay, i... Każdy ruchomy element wymaga innego podejścia. Aha. Okej. Jak to do końca jest? Tak szczerze to nie jestem do końca pewny, czy ja to ogarnę, nie powiem wam. Ale się zobaczy. Ej, czemu ja skoczyłem? Nie, tutaj muszę coś... Czekajcie, jakoś to inaczej zrobić. Co to się wtedy z tym robiło? Z tym jakoś specjalnie? Oj, czemu aparat? Wyłącz aparat! Nie chcę aparatu! czekajcie. Nie, tutaj mamy zadania w ten sposób. Co ja mam tutaj zrobić? Tam mam podejść? Ale w sensie, że z tej perspektywy trzeba to mam tylko analizować, tak? Czy skanować? A, dobra, muszę to podnosić, zapomniałem kompletnie. Tak jest. Kod Prowlera, ale tu trzeba jeszcze to przeanalizować i coś tu zrobić. Tak więc, come on, mamy to. I bardzo dobrze. I czy to... A, dobra, teraz musimy to podnieść. I znowu pytanie... Nie, z tej to raczej nie. A może z tej? Okej. Teraz już czuję, że będę to ogarniał. Naprawdę, przysięgam. Dobra, otwierajmy. Come on, jazda. Siatkóweczka zeskanowana, a ja tutaj co nieco sobie pozbieram. A tu jest tylko skrytka? A tu się nie wchodzi do środka. Ej, czy to jest jakaś maska? Co to było? Znalazłeś skrytkę przy starej stacji radiowej. No. Zastanawiałem się, co to. What the fuck? Była kiedyś najważniejszą miejscówką w Brooklynie dla wschodzących gwiazd hip-hopu. Mieliście z tatą czas antenowy? Prawie że. Ten sam koleś w tym samym mieszkaniu. Kupiła nas jakaś nowa ekipa ze Staten Island. Jakby co, wciąż mam twoje bity. Nowy Jork nie jest jeszcze gotowy na naszą składankę. Wszystko w swoim też czasie. Tak myślę. No zobaczcie, wszystko to niby unikalne. Robienia muzy. Ale nie do końca. Spoko. Dobra, taka ciekawostka mała, proszę bardzo. Brooklyn Heights, energia. Tak jest, pozbierajmy trochę tych części, to od razu wiecie, wyekspimy się, jakieś tutaj gadżety się zrobili, jakieś takie naprawdę potężne, żeby ci przeciwnicy naprawdę dostawali ostre wciry, a nie, że oni mnie tam gdzieś próbują lać, nie ma tak. O, a właśnie, bo to Peter powinien robić, to prawda, konieczna jest zamiana. A, dobra, czyli on nie może tutaj. Ma to sens. No dobra, Fem, co tam masz? No właśnie, co tam mamy? Pokaż co nieco. Te turbiny wiatrowe są małe, ale mocne. Użyte w miejscu występowania silnych prądów mogą stanowić samowystarczalne źródło czystej energii. W końcu będą mieć własny dok, ale teraz musimy jakoś to obejść i rozpocząć testy. Okej. Okay. Chyba mogę je wynieść na odpowiednią wysokość dzięki sieciu. Siecioskrzydła, czyli tutaj zobaczcie, tym razem mamy zupełnie inne zadanie. Będąc w powietrzu... aha, dobra, mam rozłożyć to. Dobra, okej, okay, znaczy dam radę, więc... No to lecimy! Lecimy! Masakra, to przyspieszenie jest całkiem spore. Same sieciu skrzydła nie wystarczą.
Potrzebuję większego kopa. Na skrzyżowaniu Kord i Montague jest bardzo wiecznie. Nieraz zwiewało mi tam papiery. Wykorzystajmy to jako naturalny tunel powietrzny. Dobra, okej. Spróbujemy ogarnąć sobie ten naturalny tunel. Tutaj to niby wyszło, ale wiecie... Tak nie do końca. Jazda! Tylko żeby się udało w górę. Ojoj, nie do końca, ale teraz już lepiej. Jestem naprawdę wysoko. Tak, użyj turbiny. Dobra, użyłem jednej. Ale to jedna to trochę mało. Jeszcze musimy 5 razy użyć turbiny. Jak takie małe turbiny mogą wytwarzać tyle energii? Widzisz, kto to wie po prostu? Kto to wie? Dobra, to mnie nieźle wybija w górę. Okej, używaj turbiny. Użyj kolejnej turbiny. A, teraz jak jestem cały czas wysoko, to mogę, wiecie, używać tych turbin, a używać. No dobra, teraz już chyba nie jestem dość wysoko. Spoko, dobra, ale mamy już niewiele do użycia, więc spokojnie. Trochę to zepsułem. Nie do wiary. No nie do wiary, słuchaj, no nie do wiary. Dobra, dawaj teraz się udam. Tak jest, i w górę, i turbinka. No jedna, ale potrzebuję jeszcze jednej. Mamy wszystko. Wszystko gotowe. Dowracam do... No, jak to turbina zagrożona? Co? Jak to? No właśnie. Co to ma być, że jedna z nich jest zagrożona? Halo. Dobra, szponodrony atakują turbinę. Co? Przeklęte szponodrony! Jazda z nimi! Co mi tutaj latacie i psujecie moje eksperymenty? Zostawić moje eksperymenta. Jeszcze? Wow! Właśnie, co wy tutaj w ogóle robicie? Dobra, weź, pięknie. Oj, nie przykułem ich tak do końca, tak jak chciałem. No, ale niewiele brakuje. Któryś tam próbował mnie. Dobra, tego możemy załatwić i w taki sposób. Jak działa, to działa. Dobra, coś specjalnego dla was. Dziękuję. Dobra, padasz, a ciebie może... Oj, nie! Nie ciebie chciałem tak wybić. Dobra, spokojnie. Za dużo tutaj tych, wiecie, maszyn, które mnie denerwują. No, zostawiać moją turbinę w spokoju! Dobra, leżysz. Naprawdę jeszcze nie leżysz? Okej, leży. Super, udało się, ale spadam. Dobra, co z turbiną? No tak, no to... Aha, okej, to jest dobry sposób na odstawienie turbiny. Ale fajne są te zadania. No, trzeba będzie. Tak jest. Oj, są, już wiele znalazłem, ale jak widać... Wciąż wiele przed nami. Awans! Dobrze! Więcej umiejętności. A co tutaj mogę mieć? Pajęcze smagnięcie wysyła teraz elektryczny impuls, który ogłusza znajdujący się w zasięgu przeciwników. Bierzemy to. A jakże? Zobaczmy gadżeciki, słuchajcie. Salwa, rykoszetująca sieć. Same dobre rzeczy. Dobra, robię po wszystkim, wiecie, żeby mieć chociaż raz. Potem się poulepszam. Na przykład na to mnie nie stać niestety. Ale już się cieszę, że są, mówię, plusiki, ale gdzie to jest ta... A, gdzieś na dole. Hej, Pete. O, siema. Muszę się poradzić w sprawie naszego wspólnego znajomego. Co, Jonathan, z tym razem? Zazwyczaj sobie z nim radzę, ale ostatnio bardzo stara się zajść mi za skórę. A, to dziad. Ty jesteś zaprawiony w bojach. Jakaś rada? Z nim jest jak na niekończące się... Rozważniej wybieraj bitwy. W końcu nauczysz się go ignorować. Chyba nie mam takiej supermocy, Spider-Manie. Wiem, że nie zawsze wygram, ale... Ale jesteś Mary Jane Watson, obrończyni prawdy. To znacznie lepsza supermoc. Ale może trzeba się wycofać, żeby pójść naprzód? Tam. Przemyślę to. Dzięki. Dobra. Parker. Do usług, Watson! Masakra. Wow! Ej, a czemu zbiry się pojawiły? Czemu tutaj jednocześnie mamy zbiry i jeszcze tych? Przecież to jest drobna przesada, ludzie. Ile ja tutaj ich mam pokonać? Dobra, dawaj coś specjalnego. Czy tu mamy jakieś dwa eventy naraz w jednym małym momencie? Ej, chyba naprawdę. Dobra, weź tu ciśnij, kogo się dam. Okej,
Który tam próbuje mi zrobić krzywdę i to taką nieładną. Dobra, spróbujmy tego. To jest dobre, szczególnie, że jestem w stanie nadziać wielu przeciwników naraz. Więc same... No, wiesz co, kolego? Wkurzasz mnie takim zachowaniem. Jazda z nim. Dobra. O, a może tak? O, oj, ty. Na piaskowego ludka walnąłem, a ten mnie tutaj, widzicie, zranił tylko. Dobra. Mam cię z głowy, czy... Dobra, mam cię z głowy. Tutaj... Ohoho, moi drodzy, ileż tutaj ich się jeszcze pojawiło. Dobra. Tak czy siak padają, jeden po drugim. I padają. Dobra, nie będę marnować tutaj innych zdolności. Zamiast tego się podleczmy. Właśnie to życie też przydałoby się jeszcze ulepszyć, ale na razie to wszystko drogie, drożyzna. Dobra, mamy jeszcze jednego. Jazda z nim. Nie wiem, czy tam ci mieli być tak specjalnie. Raczej nie. Ja myślę, że się przy okazji nadzialiśmy na dwie sytuacje. Chyba wszyscy. No, raczej. Otoczyli mnie, córciu. Żałuję, że nie zostałem z tobą w domu, Kimi. Mogłem pomóc ci z pracą domową i ugotować jedyną rzecz, jaką potrafię. Ale teraz jest już za późno. Łowcy serio na niego polowali. Marko wpadł prosto w ich sidła. Ale chwila. Kimia to jego córka? Jak mogłem o tym nie wiedzieć? To jest ciekawa informacja. Sprawdzałam to u Marko. Jest coraz lepiej. Coraz bardziej kontaktuje. Nawet zaczął jeść. Lekarze są dobrej myśli. Postęp poszedł nieźle. Nie ma sprawy, ja się cieszę, że mogłem pomóc. Nagroda w dzielnicy, rzadkie części. Razy dwa, ale co w sensie, że dwie, czy razy dwa dostajemy teraz więcej części? Nie wiem, jak to do końca jest. Tak czy siak, słuchajcie, mogę sobie na przykład ustawić gdzieś... Nie, a tak jakbym sobie chciał na przykład cel ustawić tam mniej więcej. Wiecie, dzisiaj pomagam miastu. Czasami uważam, że Spider-Man, który pomaga miastu, to jest Spider-Man, którego po prostu tutaj ludzie chcą, a nie tylko zajmować się, wiecie, głównym jakimś tam zadaniem. Szczególnie, że tych zadań jest całkiem sporo, są fajne, więc why not? Tam jeszcze będzie zadanie też również może być dość ciekawe. Dobra, kieruję się jednak tutaj, więc wiecie, kto jest. Pobujajmy się trochę po mieście, trochę popróbujmy różnego rodzaju dziwnych sztuczek. No i tak, takie sztuczki się dobrze ogląda. 15 punktów doświadczenia, wiem, że to niedużo, ale tak będę się bujał po mieście, to trochę prędzej czy później dostanę ich. Co nie, zawsze jest to jakiś progres, jakby nie patrzeć. Więc tylko rozkminiać jakieś najlepsze z najlepszych sztuczek. Dobra, tam mamy jakieś interesujące zdjęcie. Zdjęcia też fajna rzecz, więc chodźmy, zobaczmy. O co tu biegam. No, wybij się. Co tam mamy, bo to dość wysoko? Chyba tak. Dobra, tutaj jakoś przeszedłem. Gdzie to zdjęcie jest? Halo. Gdzie jest zdjęcie? A tutaj coś się dzieje. Co tu się odwala? No, zróbmy... To nie tutaj? Jakaś muza jest gdzieś. Ewidentnie słyszę muzę, ale to na pewno tutaj? Halo, gdzie to zdjęcie ma być? A, tam na górze! A co jest na górze? What? Okej, tego się nie spodziewałem kompletnie. No. Nieźle. Ciekawe. Ukryta oaza. Czy to... Rany, nie byłem tam od lat. Kiedy pracowaliśmy w starym biurze Bugle, chowaliśmy się tam, ilekroć Johna miał wybuchnąć. W tym barze dokończyłem wiele lat. A to bar był jakiś. Okej, rozumiem, do czego zmierzasz, jakby, kompletnie rozumiem. Dobra, chciałbym zacząć też z zadania, które są... Czy to jest zadanie z Prowlerem? A tutaj to co to jest? Co tu się dzieje? Ej, tu jest kolejne jakieś ciekawe. Odkryto zgłoszenie z MSMZS, czy jakoś tak. Dobra, wow, chodźmy. Co tu się dzieje? Wow! No, brawo! Mike! Oddycha, ale... Zabiorę go do szpitala. No to żeś się popisał, chłopaku. No. Czy on z tego wyjdzie? Na moje oko. Nie wiem. Zemdlał, ale na wszelki wypadek będę się śpieszył. Dobra. Spider-Man? Spokojnie.
Zabieram cię właśnie do szpitala. Przy okazji muszę powiedzieć, że na terenie Nowego Jorku fajerwerki są nielegalne. O. Nie wiedzieliśmy. Były dla naszego brata. Co? A! Źle lecę, bo do złego punktu. Masakra. A uwielbiał je, więc puszczamy kilka w jego urodziny. Bardzo mi przykro. Okej, smutna historia się za tym kryje. Wow. Ale i tak nie wolno. To wiecie, nieznajomość prawa nie oznacza, że nie można, że można jej łamać bezprawnie. No sorry. Tak to nie działa. Już kolejna osoba, którą zanoszę do szpitala. Już kiedyś tak przecież nawet samego Johna zanieśliśmy. Jesteśmy u celu. Zajmijcie się nim. A teraz poczekaj i pozwól działać zawodowcom. Tak jest. A zaczekaj. Skoro mieliśmy trefne fajerwerki, może zajrzyj tam, gdzie je kupiliśmy. Doki, na północ stąd. Między tymi dwoma mostami. Znam miejsce, o którym mówisz. Zajrzę tam. Aha, okaże się pewnie, że tam... Czekajcie, muszę wyłączyć tam ten znak z mapy. Może się okazać, że specjalnie kupują jakieś, znaczy sprzedają jakieś dziwne fajerwerki. Zasugerowałbym sprawdził miejsce, z którego wytrzasnęliście te fajerwerki. Chodzi o doki? Dobry pomysł. Ale uważaj. Widziałem dwóch uzbrojonych typów. Aha. Mieli broń palną. Dobrze wiedzieć. Dzięki. I od kogoś takiego kupowaliście fajerwerki, naprawdę? Stary, ostrożnie przy tej beczce! Nie zarobimy ani grosza, jeśli wysadzisz nasz towar! Może sam chcesz to zrobić? Lepiej zajmij się spluwami i daj mi czynić cuda. Ho! Czynić cuda. Dobra. Co tu się dzieje? Poza widokiem. Dziękuję bardzo, dobranoc. Pamperem pam pam. Oho. Czekajcie, a to jest... Ktoś go widzi? Raczej nie. Dziękuję, kolejny dobranoc. I tak zaraz wszyscy pójdą lulu. Dobra, tutaj mamy Sniperinio. Ale ktoś go widzi. Tu nie ma jeszcze wyżej jakiegoś jednego snajpera. Muszę się ustawić w jakimś trochę ciekawszym miejscu. No teraz to wszyscy stoją tak, że ciężko po prostu coś tu zrobić. A jak zrobię tak, jest coś, czekajcie. Takie, o. Nikt nie słyszał. Szkoda. A jak trafię w tą? Dobre, to takie. No, poza widokiem, super. Załatwiliśmy gościa, który mógł tutaj stanowić spore zagrożenie. Ehe. A teraz w to trafię. Patrz. No, halo, słyszałeś? Ci tutaj... O nie! Ej, chodź tutaj. Super. Fajnie, że go zauważył. Dzięki temu miałem... troszkę lepszą sytuację. Jeszcze jeden! Tak jest. Masakra, ślepi jesteście panowie. Coś wam tu nie idzie poza widokiem. Ojej, tu zrobiłem to dość głośno. Ojejku, tu jest jeszcze jeden. Ale też leży. I tam jest... jeszcze jeden! I to już wszyscy. Pięknie, koniec tych fajerwerek. Ej, co jest? Są podpalone? No to do rzeki. Dobra, do rzeki, do rzeki! I jeszcze to... o! Jak ładnie! Szlak, iskry odpalił jeszcze dwie! Jak to jeszcze dwie? Rzucamy do rzeki, do rzeki, do rzeki, do rzeki! Jeszcze jedna skrzynia! Dobra, widzę. Dobra, już. No ale normalnie w mieście będą mieć piękny pokaz, co nie? Ładnie wyszło. Wszystkiego najlepszego, Lex. No właśnie, zmarły Lex. Przynajmniej dostał fajerwerki. Oby Mike widział je ze szpitala. Lex byłby w niebo wzięty. Pozbywałem się nielegalnych przedmiotów. Dokładnie. Kolejne bardzo ciekawe zadanie. Dzisiaj to jesteśmy takim naprawdę, wiecie, dobrym pajączkiem sąsiedztwa. Fajnie. Postęp mała Odessa. No tutaj już naprawdę sporo rzeczy mamy zrobionych. Tutaj mamy jeszcze zadanie. Skrytka Prowlera. Kolejna. Więc jak już jestem w pobliżu, to się tym zajmę oczywiście. Może coś jeszcze znajdziemy przy okazji fajnego. Tutaj warto trochę, wiecie, po tym mieście polatać, tak żebym sobie odblokował gdzieś te fajne rzeczy. Maskotka Tio, a bo tu przelatuje niedaleko. Okej, rozumiem, o co biegam. Dobra, skręcamy. Liczyłem, że może znajdę coś jeszcze interesującego, ale nie. Nie widzę. Okej, i co my tutaj zrobimy? Oj, za bardzo. Konieczna jest zamiana. Aha, a no tak, no tak, no tak. Przecież tutaj to on robi.
Prawie zapomniałem. Dobra, nie tutaj. Zejdź. Stój, tu ona. O, tu jest. Analizing. Tu trzeba coś odsunąć, żeby otworzyć tą skrytkę. Muszę to przesunąć gdzieś indziej. No raczej nie inaczej, ale jak to, jak ja to przesunę w ogóle? To jest dobre pytanie. Skanowanie otoczenia zalecane. Można poskanować, bo... Ale... Czy to skanowanie coś więcej mi da, a jak wejdę tutaj na górę? Nie mogę tego jakoś, nie wiem, odpalić, żeby coś tutaj przesunąć? Że tutaj? Z tej strony próbować? Ale jak? A, bo tutaj mogę to podnieść. Sporo ich już otworzyłem. No, bardzo sporo. Dobra, otwieraj. I mamy to. Ej, czemu wskakujesz? Tutaj, ja nie wiem. Oczywiście, że chętnie skorzystam. Bierzemy jak jest. Nie wiem, ile tych skrytek jest łącznie. Pewnie dość sporo. Ale czemu nie? Można się tym zajmować. Zawsze wiecie. Bo to właśnie, czy to daje tylko części? Myślę, że może jakiś. Znaczy, strój pewnie też jakiś odblokujemy. Tak jest. Wow! O ty! Panowie! Zasadzki, róbcie z głową, jasne? No właśnie. Z głową. Dobra, ładnie obrywają. Dobra, może jeszcze tego? Dobra, każdego tutaj pozwiązuj. No. Okej, załatwieni wszyscy. Pięknie. Wuje Karon miał rację. Łowcy szukali jego sprzętu. Tutaj widzę, że łowcy są we wszystko zaangażowani. Naprawdę. Wszystko gra, chłopcze? Dostałem powiadomienie o próbach włamania do skrytki w stoczni. Wpadłem na łowców Cravena. Faktycznie szukali twojego sprzętu. Muszą być dobrzy. O, szybka podróż. Nawet twój ojciec jej nie namierzył. Tata? To było pierwsze starcie między funkcjonariuszem Jeffersonem Davisem a Prowlerem. Ukrywałem się kilka godzin w kontenerze, żeby go zgubić. Prawie żałuję, że mnie wtedy nie złapał. Nie chciałem, żeby się w to mieszał. Cóż, dobrze, że już się tym nie zajmujesz. Trzymaj się, wujku. Dzięki, chłopcze. Postaram się. No, Prowler tutaj chyba wyszedł na ludzi. Przynajmniej tak można podejrzewać. O, i w ten sposób jak znajdujemy żółte opakowanie, to widzicie, znajdujemy żółte części, w sensie opakowanie. No tutaj tą ten sprzęt, który leży gdzieś tam na ziemi. Rozumiem. Ej, a tutaj nie było coś jeszcze do znalezienia. Kurde, zgubiłem tutaj mój cel, do którego dążyłem. Zobaczmy. A nie, tutaj. To blisko, oczywiście, że blisko. A, bo wysoko, dlatego pewnie nie widziałem. Okidoki, możemy lecieć. Zobaczymy, bo teraz coś czuję, że za każdym razem, jak będę chciał coś zdobyć, to wiecie, pewnie zmierzy się z łowcami albo innymi cwaniaczkami. A to nie tu? Chwila, a tego nie mogę jakoś otworzyć? Nie, to jest z drugiej strony ewidentnie. Dobra, jesteśmy gdzieś... Tutaj? Ale gdzie? Ale w sensie, że gdzie? Że tu? No to już tak. O, tutaj! To już bardziej. Dobra. Może wreszcie powinienem mieć pajęcze skryty. O, pajęcze skryty. To nie głupie. Żeby to wciągnąć, muszę mieć lepszy kąt. No raczej. A mogę stąd na przykład? To wydaje się być dobry kąt i to jest dobry kąt. Tak jest. I. Wchodzimy? Czy to też muszę jakoś otworzyć? Halo, ale jak? Chwileczkę, no to powinienem jakoś... Nie mogę tutaj wejść po prostu. Nie? Chwilę, jak ja to mam niby odblokować? Tutaj widzicie, tak jakbym... Powinienem mieć jakąś funkcję, ale... Ona nie działa, a jak wejdę na przykład jeszcze raz na górę, czekajcie, nie mogę stąd się jakoś wślizgnąć? Ej, no tak szczerze mówiąc to nie wiem. Tak jakby wiecie, mamy już to odblokowane, bo tu nie ma z innej strony, prawda? Nie, to jest już odblokowana skrytka, to dlaczego nie mogę tam wejść? Mam wrażenie, że to jakiś rodzaj błędu? Zobaczcie, no... Co mam z tym zrobić? Przecież nie chodzi o to, żeby strzelić. Nie mogę tam wlecieć, nie mogę tutaj zrobić czegokolwiek w tym stylu. To tak jakby... Jakby powinno działać odblokowanie, to chyba kolejny bug, na który się tutaj napotykam. Bo jakby no... No chyba, że tu chodzi o to, żeby z jakiegoś specyficznego miejsca coś jeszcze otwierać, ale nie, no gdzie ze specyficznego miejsca?
A, chyba sobie żartuję. O, dobra, teraz zadziałało nagle. Masakra. Co to ma być? Ale serio, lasery? Prowler nie mógł omijać tych laserów bez ich wyłączania. Coś tu musi dezaktywować te lasery. No właśnie. Ojezu, ojej, ojeju. Mnie to tu zaraz spali coś. O, mamy to. Fiu, fiu, fiu. Dobrze jest, ale to jak ja... Ohohohoho. Dobra, no to porobiło się. Rozumiem, że muszę teraz przejść jakoś, po prostu przejść. Dobra, zobaczymy. O mój Boże, to miało dezaktywować lasery, a nie je tym bardziej jeszcze, wiecie, bardziej uruchamiać. Teraz tędy to ja przeszedłem, prawda? No chyba tak. A, bo tu wcześniej było chyba zablokowane szybko. Uf. Okej, tylko te się przemieszczają. Rozumiem. Dobra, tutaj nie byliśmy, więc dzięki temu przynajmniej coś nowego. To nie jest takie proste. O, dobra. Nowe miejsce. Szybko. To już mam nadzieję, że jest koniec. W sensie, że tutaj masz to, czy gdzie? Mam cię. A, dobra, tutaj znowu nie widziałem za dobrze tego. Okej, jazda. I tutaj mamy skan siatkóweczki, który odkrywa nam skrytkę. Świetnie. No i teraz ja sobie mogę już wyjść stąd. Tak jest, kolejna ciekawa skrytka ukończona. I tym razem nikt nas nie chce zabić. Niesamowite. Aż dziwnie się czuję. Tutaj jest centrum Queens. Widzę, że znalazłeś skrytkę w Hunter's Point. Owszem. Był pierwszy poligon Prowlera. Co? Serio? Musiałem sprawdzić swój sprzęt na uboczu. A ty jak ogarnąłeś swoje moce? Właściwie to zrobiłem to samo. O. Może faktycznie jesteśmy spokrewnieni. Tyle, że ty swój sprzęt ukradłeś, a mnie ugryzł radioaktywny pająk. Musisz mi kiedyś wszystko dokładnie opowiedzieć. Nie pająki gryzły z milion razy, a po ścianach nie chodziłem. Wybacz, to tajemnica. O. Dzięki za oczyszczenie tej skrytki, chłopcze. No właśnie. Spoko, cieszę się, że pomogłem. Ale zobaczcie, w ogóle wychodzi na to, że... Zaraz, gdzie ja odblokowałem tą szybką podróż? To jest tutaj. Tutaj miałem wszystko ogarnięte na maksa. Czyli to jest ta dość mała dzielnica. Mała Odessa zresztą, mała dzielnica, okej. Ale jak ja tutaj mogę? A, dobra, szybka podróż. I wtedy muszę tak klikać, a tutaj na przykład jeszcze nie mam szybkiej podróży, czyli widzicie, warto, i to strasznie warto wykonywać te rzeczy, bo inaczej nie będę miał szybkiej podróży. Ja wiem, że podróżowanie w Spider-Manie jest cudownie i ta szybka podróż nie jest potrzebna, ale czasami się po prostu przydaje. Na razie i tak mamy niewiele rzeczy ogarniętych do zrobienia, wciąż jest mnóstwo rzeczy zablokowanych, mnóstwo rzeczy przed nami. Zobaczmy sobie umiejętności, bo tutaj, nie, tutaj na razie punktu kolejnego nie mam. Natomiast jeżeli chodzi o części, rekosztująca sieć może być aktywowana. Żetony bohatera były potrzebne. Mamy je. Świetnie. Zobaczmy technologię kostiumu. No tutaj to raczej... Okej, okay, wciąż za mało. A obrażenia, żeby zwiększyć? Żetony bohatera. A, no właśnie, te żetony bohatera. One mogą być tutaj dość cenne. Mogę za to sobie stworzyć ulepszenie. Pajęczynowa koncentracja. Atakowanie owiniętych siecią wrogów zapewnia więcej koncentracji. Super. Bierzemy. Bierzemy i teraz przemieszczanie się, no na to mnie nie stać niestety. Szybuj dłużej, o, to dobre rzeczy, zwiększa szybkość i takie tam. Tak czy siak warto będzie się tym wszystkim zająć. Jednakże moi drodzy, to i więcej już w kolejnym materiale. Myślę, że w kolejnym materiale zajmiemy się już typowo właśnie fabułą główną. Spotkamy się z Mysterio, ale... Tak jak mówię, to już wkrótce, nie dzisiaj. Jeżeli się podobało, strzelcie lajka, subskrybujcie, by być na bieżąco. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem na razie. Hej!